Losing control. I mean, once you take over, you don't want to lose your... The universities have enormous amounts of money. To wynika ze strachu przed utratą kontroli. Uniwersytety mają olbrzymie pieniądze. Bycie profesorem to bardzo wygodne życie, więc jest to strach przed utratą takiego komfortu. Ironia polega na tym, że to lewica drąży temat seksualności. Tylko jeśli lewica skupia się na tym temacie, przestaje zajmować się ekonomią. Lewica w Stanach Zjednoczonych za moich czasów przeszła taką właśnie transformację. Klasyczni marksiści zajmowali się płacami, pracownikami, robotnikami. Teraz już się tym nie zajmują. Teraz zaprząta ich temat orientacji seksualnej. Myślę, że siły, które są przeciwko wam, są tak potężne, że potrzebna jest ogromna broń duchowa. Kościół katolicki w Polsce musi stać się przewodnikiem, liderem, by ocalić polski naród. Trzeba sobie uświadomić, że siła szturmu propagandy seksualnej jest potężniejsza od sowieckich czołgów przedzierających się przez granice państwa. Bo czołgi widać. Kiedy suną ulicami, wiesz dobrze, co to oznacza. Że naród został podbity, więc pielęgnujesz w sobie ideę wolności. A ta sprawa jest dużo bardziej zdradliwa, bo zaczynasz wierzyć, że to jest właśnie prawdziwa wolność, że to jest wyzwolenie, gdy tymczasem jesteś coraz bardziej zniewolony. Dla dziennikarza jest bardzo ważne, żeby ukazał, jak bardzo wyzwolenie seksualne jest formą manipulacji politycznej i społecznej, że ci ludzie nie pracują dla dobra interesów państwa polskiego, ale dla tych, którzy im płacą. Dla kogo pracują organizacje pozarządowe i ci, którzy nas reprezentują? Lub eksperci? Tak, eksperci z Zachodu, którzy radzą, jak żyć. Polacy dobrze wiedzą, jak żyć. To o wiele bardziej tradycyjne społeczeństwo niż jakiekolwiek na Zachodzie. Więc ktokolwiek przychodzi tu i radzi wam, kieruje nim cel skolonizowania umysłów. Poprzez ekspertów, ideologów gender i import pornografii, przez te wszystkie aspekty, które mają na celu zniewolenie. Sprawa jest bardzo prosta. Idziesz do swojego posła, senatora, ustawodawcy i zadajesz mu pytanie. Dla kogo pracujesz? Kogo reprezentujesz? Polaków czy międzynarodowe elity albo korporacje, które finansują rozkład polskiej kultury i polskiej rodziny. Każdy, kto ma głos w sprawie tego ustawodawstwa, musi być o to zapytany. Trzeba im powiedzieć, rozumiemy, co robicie, to nie jest ani nauka, ani medycyna, ani psychologia. To wszystko są sposoby sprawowania kontroli. Niszczycie polskie rodziny, niszczycie niepodległość, żeby międzynarodowe korporacje finansowe mogły tu używać do woli, okradać polskich pracowników i prywatyzować Polskę. To wszystko jest stopniowym podbojem Polski, który teraz idzie nie ze wschodu, a z zachodu. Skoro kolonizacja Polski przez Sowietów była czymś złym, dlaczego skolonizowanie Polski przez Unię Europejską ma być w porządku? I to w znacznie bardziej szkodliwy sposób. Nie siłą i pod terrorem broni, bo wtedy zachowujesz swoją moralną integralność, ale jeśli najeźdźca deprawuje moralność, na przykład ucząc dzieci masturbacji, to jest to niedopuszczalny atak na tkankę polskiego narodu. I tak właśnie powinno to być przedstawiane. Ktokolwiek to popiera, ktokolwiek za tym głosuje, powinien być obalony. Powinniśmy zacząć rozmawiać o prawdziwych problemach, na przykład czy człowiek jest w stanie zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny. To leży u gospodarczych podstaw kultury i cywilizacji. Każdy, kto próbuje teraz dyskutować o małżeństwach homoseksualistów, próbuje odwrócić uwagę od prawdziwych problemów gospodarczych. Roztrząsa się temat homomałżeństw, by odwrócić uwagę od tego, że rząd kradnie nasze pieniądze, że Wall Street okrada całe Stany, że standard życia teraz w Ameryce jest niższy niż 40 lat temu. A ty sobie myślisz o tym, że dobrze się czujesz, bo nie dyskryminujesz homoseksualistów. Nie mamy pieniędzy, toniemy w długach, ale nie dyskryminujemy gejów i lesbijek. Taka właśnie ideologia najeżdża Polskę. The point of Wilhelm Reich
Celem tej ideologii, ideologii Reicha i całej edukacji seksualnej jest pozbycie się Boga ze swojego życia i wypełnienie powstałej próżni zadowoleniem zmysłowym. Ale zaspokojenie zmysłów po pewnym czasie traci swoją atrakcyjność. I w pewnym momencie zaczynasz się zastanawiać, czy istnieje coś poza tym, więc wracasz się ku masowej konsumpcji. Ale to też trochę nie ma racji bytu, gdy brakuje pieniędzy. Można więc wrócić się ku narkotykom i wszelkim używkom i tak dalej, by próbować poradzić sobie z egzystencjalną pustką, która jest wynikiem braku Boga w życiu. To jest większym problemem teraz w Stanach niż tu, bo w Polsce macie jeszcze silną religijnie wspólnotę. Więc tak naprawdę chodzi tylko o to, by wyjaśnić mechanizmy, według których działa ten system. Bo kiedy wszystko będzie jasne, to dlaczego ktokolwiek miałby się na to godzić? A ktokolwiek miałby na to teraz przystać, powinien być ukazany jako zdrajca narodu polskiego. Więc dlaczego taka osoba miałaby akurat reprezentować wasze interesy? Powinna być raczej pozbawiona urzędu. Więc macie tu pewną przewagę, ale ona nie będzie trwać wiecznie. Bo jeśli te systemy kontroli zostaną wdrożone, to zniszczą do reszty to, co zostało z waszej solidarności. Pomysł z małżeństwami homoseksualnymi jest atakiem na to, co leży u podstaw naszej kultury, ponieważ to właśnie małżeństwo leży u jej podstawy. Macie teraz możliwość sprzeciwu, ale taka szansa nie będzie trwać wiecznie. Jeśli na to pozwolicie, staniecie się narodem niewolników i będzie to dużo gorszy rodzaj niewolnictwa niż ten, który Sowieci kiedykolwiek planowali zaprowadzić w Polsce. Będzie dużo gorzej.